Serdecznie witamy wszystkich hodowców i dzisiaj tak troszeczkę inaczej niż zawsze zaczynamy relację nie kierując kamerę na gołębniki, tylko kierujemy tutaj na osoby, które będą obserwować gołębie, które mamy nadzieję będą z lotu, który się tutaj odbywa na Kosakowie, wracać. Nam tutaj się troszeczkę pobyt od wczoraj przedłużył, no ale tutaj widzimy rano, już jest teraz godzina, która? 8? Jest 8.13. Tutaj patrzymy, jak następuje czynność rozpalenia grilla, bo to jest właśnie ta rzecz, która nas, hodowców, powinna w sporcie gołębiarskim łączyć, czyli wspólne spędzanie czasu przy tych gołębnikach, gdzie teraz będziemy sobie tutaj, mamy tą nadzieję, że te gołębie będą tutaj wracać, bo gołębie poszły na lot, Maćka tutaj chwilowo nie ma, ale one zostały wczoraj zakoszowane, co tam na internecie mamy filmy i widzimy wszystko. One zostały zakoszowane, Jacek, jak to było, na 225 chyba 5 km to jest, tak? Lot, tam już zostały wypuszczone, szósta czterdzieści, no patrz, nam się troszeczkę przedłużyło, 6.40, także no czekamy tutaj na przylot ich, tutaj koledzy przygotowują, właśnie widzimy grilla, dlatego kolega tutaj, Patryk, nie nagrywasz nic? Razem z naszymi gołębiami, nagrywać. Serwis, tak, kanał YouTube, o, Maciek przynosi tutaj kiełbaski, Maciek jest zestresowany trochę, bo tutaj rano, kiedy wypuścił tutaj gołębie z tego gołębnika, gdzie wczoraj one tutaj widzieliśmy, jak lądowały, dwóch czy trzech brakowało, ale co ciekawe, powiedzmy, gołąb kolegi Adama Piwowarczyka, którego nam wczoraj brakowało, 81-34, taki nakrapiany, on przyleciał, przez pewien czas nie było też dwóch gołębi innych, Jana Bochenczaka 32-49 i 81-89, też Adama Piwowarczyka, ale te gołębie już wszystkie wróciły, także po porannym oblocie tutaj w tym gołębniku mamy z powrotem w gołębniku 48 sztuk, nie? I jak się okazało, te gołębie właśnie nam, to taka troszeczkę myślę taką uroczystość właśnie, bo nam się bardzo ten lot udał, powiedzmy, Maczkowi, przepraszam, nie mi, i ten, i tutaj, że tak, nam. Ja jestem bardzo zadowolony, bo, że tak powiem, z tego gołębnika to tak się zastanawialiśmy, jak tutaj będzie lecieć, ale okazuje się na razie odpukać dobrze. Ale czekamy tutaj na te gołębie, 363 sztuki, tak? 363 sztuki zakoszowane. Wierzymy, że one do tego gołębnika będą tutaj niedługo dolatywać. No mamy dzisiaj poniedziałek, jest to taki trochę dzień w środku tygodnia. Kibiców na razie mamy, no nie dopisali. Tutaj kolega przyszedł, no proszę bardzo, zobaczmy. Ale to kolegę już poznaliśmy wielokrotnie tutaj na wspólnym gołębniku, tutaj często w tym samym oddziale lata, nie? Jak wczoraj lot uzał? Nie, Kartuzy Żukowa, 078. A też Kaszuby, tak. Kaszuby, ale jestem gdynianinem, tylko tam się wyprowadziłem. No tam się nie tłumasz tam. Podjęcie się nie pytamy. Tutaj my sobie tak żartujemy, bo tutaj są takie porzekadła, że Kaszuby mają czarne podniebienia, takie rzeczy, to już ja tam na Kociewiu mieszkam, to też takie, ale mam lekko takie brunatne, powiedzmy, ten. Dobrze, a jak tam wczoraj u was w oddziale poszedł? U nas w oddziale? Tak średnio. Darek Draft dobrze poleciał? No tak, wyniki są dostępne na naszej stronie. Bo tam kolegi gołębie, kolegi Drawca są tutaj też, twoje też, nie? Też są, no. I jak tam się sprawują tutaj? Tak, no lepiej w tym roku. Gdzieś tam się... Ja wierzę, że, koled, że też będziesz miał ten przyleci, to będzie ktoś miał co postawić, nie? Tak. No wtedy... nadzieję, taką nadzieję tak. Mamy. Już tutaj wszystko wyłyszczali. No właśnie. Dobra, ale zobaczmy. Pogoda jest tutaj w miejscu, gdzie jesteśmy teraz, czekamy na gołębie, jest bardzo ładna. W miejscu wypuszczenia też przekazaliśmy kamerę temu operatorowi, który tam pojechał, ale no... Wierzymy, że jemu się też uda. I ale tam byli też hodowcy, uczestnicy WG. Przy wypuszczeniu, ale nagrywali. Niby jest nagrane. No zobaczymy, jak przyjadą, zobaczymy, nie? No. To wszystko zależy. Postaramy się kiedyś w przyszłości raz zrobić to taki online, może się uda nam, żeby nagrać, tutaj przesterować, bo mieliśmy trochę problemy z wypuszczeniem, bo tamci chyba nie mieli, znaczy problemy. Oni wschód słońca inaczej rozumieli, tak? Znaczy, wiesz, no, ja troszeczkę to robię inaczej niż inni. No. No to powiedz przy okazji, jak ty to robisz? No, ja tylko zobaczę łunę i już lecą. Bo ty pierwszy raz po prostu jesteś teraz chyba tutaj, że jak się odbywa wypuszczenie na WG, tak. A ty jesteś tutaj jako kibic. No. Dobra. W każdym razie tutaj my czekamy na przylot gołębi. Cofnijcie się. Mamy pierwsze dwa gołębie. 3, 4. Chodź. Pierwszy raz widzimy, kiedy kolega Maciek Wudzik kibicuje przylotowi gołębi. Zaraz sobie... Lera, tu jadłem to... 4 weszły, już patrzymy. Czyje to są? Odczytuję.
Pierwszy Artur Fączkowiak 2, Krzysztof Pietras 1, razem naszymi gołębiami. Mamy 3. Czwarty nie wszedł, czy wszedł? Gdzie on jest? Wszedł? A jest, rzeczywiście, już jest. Jest Radosław Granica. Tu koledze Pszczołowskiemu gratulujemy, trzeci gołąb. Dziękujemy bardzo. Także mamy stawiającego, także widzimy. Pokażmy tutaj. Trzeci nasz. Który jest, co to jest za gołąb? Pokaż. Defo. To ten, o tam właśnie go. Cztery gołębie pierwsze mamy. Jaki mają prędkość tam miały? Już idę zobaczyć. Idź zobacz, Patryk. Prędkość pierwszego gołębia jest 1280. Czyli troszeczkę wolniej niż ostatnio mieliśmy. Tutaj z wczorajszego lotu przykładowo. Ten nasz gołąbek trzeci to jest od naszego wspólnika, co z Niemiec. Rico Weisheit? Nie, to jest akurat jego teść. A wiem, że ja go poznałem osobiście. Edhard. Tak, to jest dokładnie od Zenerdowa, to jest Niemiec. Dokładnie. Zresztą Rico Weisheit też z NRD dawnego. Czyli mamy pierwsze cztery gołębie. Gratulujemy wszystkim. A gołąb kolegi chyba Frączkowiaka to jest w ogóle, co będzie miał bardzo dobrą pozycję, bo to był gołąb, który się wyróżniał, nie? Chyba, zobaczmy. Bo zobaczmy, ja z tego nie... U nas... Kurde, nas trochę zaskoczymy tu. Jedliśmy gryla, tak jest te sprawy, to... O, jaki to jest? 9426. Nie, pierwszy gołąb jest kolegi Frączkowiaka, 10080. Zobaczymy zaraz na innym komputerze, by tutaj nie blokować. Tam sobie mamy drugi, tam sobie zobaczymy. No to jest uspokojony trochę jesteś, nie? Cztery są. No cztery właśnie. Tam sobie zaraz jest tam, widzisz? Mamy wrzucone, no. Jest, tak? A pokaż, czy to jest ten, co był w klasyfikacji, a z który? No proszę nie kląć tutaj właśnie. Ale to nie przekleństwo akurat. No kurwa, to nie jest przekleństwo, nie, rzeczywiście. Ale było zajebiście. No to właśnie. No nic, zaraz tam popatrzymy. I ustalimy, co to jest przekleństwo, bo weź tam kliknij. Czy to był kolegi Frączkowiaka, to był ten 1080? Tak, to jest. I w klasyfik- Ale ten default, co nas przyleciał, jest trzeci, nie? Z klasyfikacji AST. Czyli tutaj mamy go też? Pokaż jeszcze, też raz, jeszcze raz, pokaż. No tam jest, razem z naszymi gołębiami trzeci, no. Krótko mówiąc, macie gorszego. Czyli ale klasyfikacja drużynowa wygrana, żartuję. Muszę, zobaczmy. Z młodymi ludźmi trzeba uważać. Nic, czekamy na kolejne tutaj ptaki. Parę minut po tych pierwszych gołębiach, czterech przyszły. Tam się na pewno odbijają. My tu zajęci filmowaniem. Na bieżąco nie patrzymy, jak to się odbija. Zachodzę na internecie, by nie zaczęli to widzieli. Ale krótko mówiąc, zobaczmy, jak Maciek jest i woła, to bardzo ładnie wchodzą. Nie wiem, to około 30-40 gołębi będzie więcej jeszcze. Może trochę więcej, zobaczymy zaraz. Przejdziemy sobie tutaj do komputera, popatrzymy. Chciałem tutaj odstawić niestety talerzyk, bo to grillowaliśmy, to będzie gołębie. Zobaczymy je wszystkie. Ach, pardon, kurde, co ja robię, wyniki. O tu. Miejsce i przejdziemy sobie na koniec. Jest 39 sztuk odbitych. Ostatni razem z naszymi gołębiami jest kolejny, no, Radosława Piętaka, tu widzimy Knopa, Krzysztofa Pietrasa znowu, Bandury Roberta, Olender Knopf. No tu możemy wszystko sobie to pooglądać. Także widzimy, jest około 40 gołębi. One przyszły tym razem z innego kierunku. Te pierwsze cztery uderzyły, że tak powiem, z tego kierunku, co się spodziewaliśmy. Jeszcze popatrzmy. O, 10 dla hodowców widzimy jest. Oleksiaka 5 jest Byszka. Robert Rosław Granica jest 4. Grunostaj, Polwiski, Jaszubowski. No, wszystko to widzimy na internecie. Jeszcze dwa chodzą. 39 jest. To tak było właśnie, około 40 gołębi. A tu jeszcze dwa zostały.
No, wszedł nas. Nie. Jeszcze nie wszedł, ale może się odbił. Zobaczymy zaraz. Może wcześniej nadchodził. Zobaczymy. Zobaczy nam ile, czy dobił. Jest już dwa weszły. To powinno być chyba 41. Na sobie popatrzymy. O, wejdziemy, zobaczymy. Chyba, że się odbiły wcześniej, to nie będzie tylu. No, 41 jest, to dwa ostatnie. Egony, Zornety i Woźniak i Kamiński. Woźniak to Tadeusz Woźniak, to kolega redaktor. Pozdrawiamy przychodzącego Tadeusza. I czekamy, czekamy. Jeszcze trochę tych gołębi, ponad 300 nam zostało. Wierzymy, że one przylecą. Następna grupa. O, jeszcze druga. Teraz 30-40 kolejnych gołębi. Patrzymy, czy wszystko działa. No przykro by było, gdyby na przykład system się rozwalił, ale co, wszystko się może zdarzyć. Aczkolwiek odpukać na razie się to jeszcze nam nie zdarzyło. I zobaczymy sobie, teraz tutaj wchodzą, to musimy, nim nastąpi odczytanie wszystkich gołębi z anten, trochę czasu minie, ale tu już widzimy 64, 65, 69, tutaj ich na pewno więcej, są się po prostu 70, się muszą po prostu posortować. Jeszcze raz podkreślam, to jest tak zrobiony system, że są cztery anteny. Każda antena rejestruje niezależnie czas przylotu gołębia. Wtedy, kiedy te anteny mają pamięć zapełnioną, następuje odczytanie po kolei sekwencyjnie, czyli jedna po drugiej tych czasów. I niestety odczytanie się odbywa. Pierwszą antenę pytamy, odbywa jednego gołębia, druga, drugiego i tak po kolei. Wtedy musi troszeczkę czasu minąć, im całą pamięć w takim sekwencyjnym trybie odczytywania odczyta. Później tam na internecie pokazuje. Może się pozycja przez chwilę tam tutaj lokalnie nie zgadzać, ale czas zawsze zostaje ten sam i później następuje posortowanie, kiedy następuje odczyt wszystkich tutaj czasów przylotu gołębi. Krótko mówiąc, tak to wygląda. O, pierwsze dwa gołębie zostały na zewnątrz. Sobie możemy i później taka informacja, która tutaj jest zgromadzona, jest wysyłana na internet. O, tu przede z tej strony może, bo akurat o, tu wchodzi go, cofa się. Zaraz chwilę, za chwilę na pewno wejdzie. Kibiców tam trochę przybyło, widzimy. O, jeszcze jeden przyleciał. O, zmęczony. Ale jeszcze chyba z 300 gołębi, 200 kilka to jest u nas w powietrzu. 73 odbite, tak? Tak. Mhm. 290. O, poczekamy, mamy na to czekać. Tak. Kibiców przybyło nam, także mamy z kim kibicować. No ale pechowo, że w poniedziałek to mamy, bo nie ma dnia wolnego, to no, tam mało osób, ale dzięki temu, że my tu wspólnie z kolegą Patrykiem, z razem naszymi gołębiami filmujemy, to będą miały możliwość osoby, które są nieobecne, pooglądać, jak wygląda taki przylot. Mam nadzieję, że Patryk filmuje tak poprawnie, żeby tych takich spraw tutaj związanych z innymi rzeczami nie było na internecie. No. Ja. Tam przez chwilę obserwowaliśmy przylot, jak się wygląda klasyfikacja, ale tutaj w międzyczasie siadło kolejny, chyba 7-8 gołębi. 4, 6, 8, 10 może, no. Zobaczymy. 74 sztuki mamy. O, kolejne przylatują, to się zmienia, aczkolwiek muszę tu przejść inaczej, bo troszeczkę w cień pójdę, bo źle się filmuje pod słońce. Akurat dzisiaj tak wyszło, że słońce to nam wyziera, że tak powiem, za tych brzus. Cztery sztuki zostały na zewnątrz. Ile tam jest? 85? No tutaj jeszcze 4, jest to 3. O, jest jeszcze jeden. Jeden jest jeszcze, tutaj gdzieś krąży. No pewnie się będą schodziły jeszcze. Tu. O nie, to 2, 4, 5 sztuk jest w powietrzu. 6 tam, 6 jest, jeszcze widzimy.
Jeszcze dwa zostały na zewnątrz, tu weszły. Pierwszy raz, kiedy Maciek osobiście jest na przylocie, woła je. On niestety pali papierosa, może ten papieros im tam, wiesz, przeszkadza. I Marcin, twój jest? Jest, siódmy. Który? Siódmy. No to gratulujemy. Bardzo dobry wynik, tym bardziej to ta pierwsza grupa była, nie? Ta. Nie, cztery były pierwsze, a później pierwsze chwilę... cztery, a później w tej drugiej grupie. W drugiej grupie. A drugi też przyleciał. Dwa są, 80 teraz. Nie. A dwa miałeś tylko, czy więcej? Dwa i jednego jeszcze w drużynie mam, ale z drużyny nie ma żadnego. Aha. O, tu są jeszcze, widzimy, dwa kolejne. O, trzeci. Jest to piękny widok, zwłaszcza dla hodowców właśnie tutaj, znaczy zwłaszcza, no przecież my dla hodowców wszystko robimy tutaj. Ten moment, że możemy patrzeć, jak przylatują ptaki. A jak się tu twoich? Tutaj nie mam żadnego. Nie, tutaj akurat my mamy tutaj wspólnie... Ale w zeszłym roku miałeś i się pokazywałeś. No tak, ale to wspólnej, nie, tutaj wspólnej, tu mamy z Maćkiem, zrobiliśmy taki gołębnik inny, on lata w oddziale z tym, tak dla hobby. No, papierosy rzuca na trawę, nie? Dobrze, chwilowo widzimy tam dwa, siedzą jeszcze na dachu. Tutaj jeszcze jeden kiwis przyleciał, przyszedł, przepraszam. A my sobie tutaj patrzymy, bo gołębi na chwilę niemal zobaczył niebo, jest naprawdę ładne. Teraz rano była gorsza pogoda, teraz się troszeczkę wypogodziło. No i gołębie właśnie widzimy, ładnie przyszły. Na chwilę przestaliśmy filmować, a w międzyczasie przyszła kolejna grupa, chyba z 20, jeszcze więcej nawet. Zobaczymy sobie tutaj. Muszę tu z boku pójść, bo teraz się lepiej filmuje, gdyż akurat mamy tą porę, gdzie słońce z nad brzus operuje i wtedy nam troszeczkę w obiektu świeci, źle filmuje. Samoloty widzimy, latają, to chyba bryza samolotu. Ale zobaczmy moment, kiedy Maciek jest na miejscu, wyładnąć, jak mi się inaczej wygląda, one lepiej wchodzą. Do tego wołania są przyzwyczajone, wiedzą, o co chodzi. O, widzimy wodę Maciek zupełnie w pojemnikach. Będziemy sobie zobaczyć za chwilę tutaj, ile gołębi jest odbitych. No ponad 100 chyba będzie już. O, to już dużo więcej, 138 widzę. Bo tutaj musimy posortować jeszcze to. Klikniemy jeszcze raz. O, 140 sztuk, 141 się cały czas odbijają. No, jeżeli gołębi tu chodzi, to już tak mówiłem, że musi się nastąpić odczytanie czasu antenowego, także tutaj w pierwszym momencie, kiedy powiedzimy tutaj pozycję, to nie jest taka pozycja do końca. Jak ona musi... 141 sztuk jest. 141 sztuk. No to połowę prawie już mamy. Połowę to jeszcze, z 30 do połowy 40 zostało. Ale przychodzą cały czas jakieś pojedyncze. Tu jeszcze 5-6 sztuk jest na zewnątrz. 4, 6, 7. Patrzmy. To na razie nic nie dolatuje, a te 4-6 sztuk jest na zewnątrz. No, cały czas kibicujemy tutaj na wspólnym gołębniku w Kosakowie. 168 gołębi już mamy. Cały czas dolatują, są to takie grupy po kilka gołębi. O, teraz mam akurat możliwość zobaczyć jak 4-5 gołębi. Muszę tak troszeczkę przesunąć. Pod słońce musimy filmować niestety. Nie jestem już tam na bok iść, ale około ponad połowę mamy mniej więcej. 2, 4, 5 tutaj będzie gołębi. Pierwszy miał prędkość 1200, chyba kilka
15, kilkadziesiąt metrów na minutę. Troszeczkę wolniej niż ostatnie chyba przyleciały. Nie pamiętam, jak to był czas, ale to sobie możemy wszystko tam na internecie zobaczyć. O, tu przyszła kolejna grupa. Z 10-15 gołębi. Tam jeszcze 4-5 nie weszły ze starych dolotów niejako, a tutaj nowe przyszły. Fajnie, bo cały czas dolatuje jakieś. No dzisiaj nam też tutaj, pochwalmy się, doleciał ten gołąb, który obserwowaliśmy, przylot ze wspólnego gołębnika, nie ze wspólnego, z oddziału. Brakowało nam jednego gołębia, 8-1-3-4. Dzisiaj rano się zameldował. Także w tym naszym gołębniku, tym malutkim białym, mamy też o pełną obsadę 48 sztuk. Tutaj też wierzymy, że tych gołębi do wieczora przyleci na pewno pełen skład. No, jak nie, to kilku będzie brakowało. No. Gdzie miały troszeczkę dłuższy lot, 225 km. Siat kolejny, nie wiem, może około 200 sztuk chyba już powinny być. Jeżeli nie, to troszeczkę mniej. Dwa, cztery, pięć. I piąty widzieliśmy, wszedł. Słyszymy, Maciek nawołuje, cały czas mam gołębie, to chyba ponad 200 już są, Patryk, zobacz, to ponad 200, 201, a cały czas dolatują i dolatują w takich małych grupach po kilka sztuk, no góra się, teraz trafia się stado takie 10, o ale cały czas 2, 4, o widzimy, o, no kapi, to się ładnie ogląda, nie, jak tak kapią, no. Tu jeszcze dwa będą przyjadać. No. Tutaj przy okazji, Patryk, poczekaj, po tej podejdź, zobaczmy, odwróć się, odwróć się. Goldwings, karma dla gołębi i pozdrawiamy i Bogdana serdecznie. Chmiela i jego pracownicę tutaj. Maciek, też pozdrawiamy, nie? Pracownicę tutaj. Marcele. Tak, Marcele, właśnie. A i innych też. No innych też, oczywiście, no ale ze szczególnym uwzględnieniem pani Marceli. Czy Marceliny może? Wiadomo, kogo chodzi. Ona, przypomnijmy sobie, kiedyś nam prezentowała te karmy, opowiadała o firmie. Oni tutaj też tą karmę firmy Goldwings dostają tutaj gołębie. Maciek też chodzi w tej koszulce, tylko ty masz trochę inną, oni mają ciemniejszy odcień. Odwróć się, jak ty masz? To specjalny dla mistrza. No też masz taki dla mistrza. Ja mam VIP-owską. No, ty masz very important person, tak? Tak. Ty ma czarną, widzimy. Ja tylko chodzę w tym swojej jakimś tam koszul. O, zobacz, Maciek! Taka duża grupa przyszła. O, pięknie. Z 30 sztuk, około 40, coś takiego. No 40 mniej więcej myślę. Czyli prawie już do 300 dojdzie. Nie, 250 gdzieś będzie. Nie wiem, jak tam było z wchodzeniem tych gołębi, bo one wejdą, cofną się, wejdą, to też tam nabija. Ale straty nie mieliśmy dużo. Ostatnio też tak chodziły, dobijały i tam chyba 3 sztuki tylko z lotu zginęły. Teraz też z tego lotu widzę, już będzie. Ile tam jest teraz, Jacek? Ile? 225, no a tutaj wchodzą sobie. Tam musi się posortować też jeszcze. Zamknęliśmy drużynę, przyleciał nasz trzeci w końcu. To zobaczysz, a jaka klasyfikacja, jak tam wychodzi? Podjarany, tutaj widzimy Patryk. Jacek, jak tam klasyfikacja drużynowa? Nie wiesz? Nie, tu nie wiesz, musisz tam pójść, zobaczyć, dobra. Tutaj mamy tak zorganizowane, że... Zamknąłeś. Dwie drużyny zamknąłem, nie? No. Tutaj Jacek, od wczoraj tu jesteśmy. Z Jackiem tutaj wspólnie kibicujemy. Uczestniczyliśmy w koszowaniu. I też uczestniczyliśmy tutaj dzisiaj rano w patrzeniu na przylot tych gołębi. Już uspokoiłeś się, Maciek, trochę? No. Dobrze. Tutaj wiadomo, dla organizatora wspólnego gołębnika taki przylot to jest stres. Wiem, że jest. Są duże straty i to jest, że tak powiem, też taka, że tak powiem, miara jakości gołębnika, że te gołębie przylatują z tych lotów i tutaj u kolegi Maćka odpukać, ale na razie nie udaje wiem, nam się to realizować. To jest tam miara jakości gołębnika, czy to jest, mówię, no taki jakiś rok dziwny. Na pewno dzisiaj też będą straty. Jest inny wiatr niż wczoraj. Dystans też jest większy? Dystans większy, mają boczny wiatr i troszeczkę miały taki boczny, jeszcze troszeczkę niesprzyjający. Ja tu Patryka poproszę, weźmy też trochę filmy, żeby też czyli, na jakimś filmie był. Czyli, no właśnie. Tak graj go trochę. No właśnie, jestem też na jakimś filmie. Czyli, mówię, nadlot już trochę inny niż poprzedni. No, chociaż ten krótki też miał dosyć mocno pod wiatr, czyli się trochę nauczyły już latać pod wiatr.
chyba dobrze, że nie daliśmy tych naszych na ten lot, co? Dobrze. Dobrze, dobrze. Ale w oddziale one się będą miały za tydzień możliwość znowu wykazać. No one nie, one już pójdą... Na lot oddziałowy. Teraz jeszcze nie, a nie, piątek na... pójdą. Kiedy? Piątek razem piątek z tymi. Będzie taki lot, lot, zobaczymy ile tu ich dojdzie. W piątek chcę zrobić jeszcze lot taki w granicach 100 coś kilometrów, sponsorowany lot. Tam będą nagrody sponsorowane przez firmy. Trzy pierwsze gołębie dostaną ładne nagrody. A komplet kołpaków do samochodu do kół. Tak, oczywiście muszą zgłosić jakie kołpaki, jakie wielkości. Jakie na parkingi, BMW, BMW. Parkingi obejdziemy. Czyli, czyli ja później... Kupię coś tanio, obejść parkingi. No. Mentalność się nazywa, nie? Czyli, natury nie oszukasz. Czyli weźmiemy później, zrobimy jeszcze lot, przed finałem jeszcze lot 90 tam... Kilometrowy? Parokilometrowy. I finał. No tutaj finał, zostały dwa niedobitki. Będzie 8, tak? Czy... Finał 8 jest planowany. Tak, wszystko zależy od pogody. Ale w tym ten weekend będzie na pewno. Albo mówię, albo będzie przeniesiony, albo sobota, niedziela, ewentualnie poniedziałek, ale no planujemy typowo na sobotę. No, no chyba, że będzie naprawdę jakieś załamanie pogody, no to wiadomo, że nikt nie pojedzie z tymi gołębiami. Dobra, dwa gołębie nam zostały. Także jeszcze te czekamy na kolejne ptaki. Tak jest. Tutaj taką nagrywamy ustawioną scenę, że Maciek niesie worki. Tutaj z czym karmi, no to żartujemy oczywiście. On się obraził prawie, bo ja tutaj rozmawiałem tutaj z Marcinem i nie widziałem, gdy mówi jeszcze raz, nie nagrywasz, ale to popatrzmy, karma Goldwings. Jaka to jest karma teraz? Dieta? Dieta. Pokażmy przy okazji otwórz. Tam parę gołębi przyleciało. Przepiękna dieta. Najzwyklejsza, bardzo fajna, czysta. A to dzisiaj dostają. Tak. A to jeszcze pokażmy ten drugi worek. To właśnie. Idę na ten. To jest od firmy TO2, od Jakuba Stałka. O, widzimy drobniutki, taki drobniutki granulat. Ten jest grubszy, nie? Ten jest grubszy, co pokazywaliśmy. I one cały czas to dostają. Cały czas. Może to jest też tajemnicą tego sukcesu, co Maciek ma, bo tak nie. Przepraszam, się zobaczmy. Tutaj te gołębie, które tu dolatują. One się tutaj odbijają, mamy teraz 269 sztuk, czyli zostało nam jeszcze około 100. Sukcesu nie ma. No Jezus, ten sukcesu nie ma. Ponad 60% gołębi, to już jest dobrze. Zostały nam tylko jeszcze dwa loty, tak? Dwa albo trzy. Dwa albo trzy, zobaczymy to. No dobrze, że będzie czym lecieć chociaż, nie? No, dwa albo trzy. Słuchaj, Patryk, jak tam te wasze drużyny? Na piątym miejscu. A druga? A druga... 48. O. Jacek się odezwał, no. Dobrze. Połało, kończymy naszą relację. Marcin, tam mamy gołębi? 295. Czyli jeszcze 300 nie mamy, czyli brakuje nam 68. O. Cały czas tutaj kapią pojedyncze sztuki. Trochę obcych gołębi było. O, następne są. No, właśnie 2-3, o. Przeglądamy. Maciek jest już taki nie za bardzo zestresowany. Widzimy, siadają te gołębie. Pstry teraz taki mocno siatny, bieski pstry. Wybiało niektórym pióra całkowicie, są łyse głowy w tej chwili. I do finału im zarosną. Miejmy nadzieję, nie? No. Ale już mamy tutaj ponad 290 kilka gołębi, czyli nie brakuje nam już tak dużo. Do wieczora będą na pewno tutaj jeszcze dolatywać. Jacek, jak się podobał lot? Gratulujemy w ogóle trzeci gołąb z tego lotu. Drużyna która? Co? Piąta. No, tam pieniądze widziałem, liczyliście. Ja liczę, że to się przyłoży na jakieś postawienie czy coś. Najpierw niech przylecą, a pieniądze. Aha, dobrze. No. Nic. Jak się zdecyduje. No właśnie. Nie? Także na razie dziękujemy, kończymy naszą relację i zapraszamy tutaj do obserwowania tego, co się tutaj dzieje na gołębniku u nas i też zapraszamy na stronę razem z naszymi gołębiami. Tam będzie też relacja robiona przez Patryka. Mam nadzieję, że nie wytnie mnie, jak stałem. No. Także żartuję. Do zobaczenia i dobry lot. Dobry lot.